Dzień dobry. Dzisiaj omówimy postać wybitnego Polaka Ignacego Ewaresta Daszyńskiego. Ignacy Ewarest Daszyński urodził się 26 października 1866 roku w Zbarażu. Jego rodzicami byli Ferdynand Daszyński oraz Kamila Zmierzeńskich. Wychowywał się wśród wielu kultur, więc porozumiewał się także po ukraińsku, w jidysz i po niemiecku. W 1888 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym. Ze względów finansowych musiał je przerwać. Studia ukończył w Zurychu, a w 1890 roku wrócił do Polski. Rozpoczął swoją karierę polityczną, był współzałożycielem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. W 1926 roku poparł przewrót majowy marszałka Piłsudskiego, ale szybko przeszedł do opozycji i sprzeciwiał się wprowadzeniu zmian do konstytucji. W latach 1928-1930 Ignacy Daszyński pełnił funkcję marszałka Sejmu. W 1929 roku współtworzył założeniu Centrolewu, czyli koalicji 6 ugrupowań przeciwko sanacji. Problemy zdrowotne zmusiły go jednak do wyjazdu do domu zdrowia w Bystrej Śląskiej. Zmarł 31 października 1936 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowieckim. W 2018 roku przyznano mu pośmiertnie Order Orła Białego. Na dzisiaj to już koniec. Widzimy się przy następnych odcinkach historii Polski i ważnych postaciach w historii naszego państwa. Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Program Wsparcia Edukacji.